Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony. To jest 152 i moi drodzy, witam was w bodajże 8 odcinku z serii Zagrajmy w Gothic 2 Odyseja. Moi drodzy, rozpoczynamy dzisiejszy odcinek od polowania na topielce, żeby troszeczkę jeszcze nadrobić pieniążkami, zarobić. Ostatnio zdobyliśmy sporą ilość gotówki, ale już została przeze mnie wydana na mikstury życia, ponieważ i tak musimy je wykupić przed odpłynięciem z tej wyspy, a im wcześniej to zrobimy, tym jest lepiej. A ja mam, jakby dostaję wciry, bo nie chcę mi się też tak specjalnie, wiecie, unikać ciosów tych topielców, bo szanujmy się, ale robienie tego non-stop to jest żart. Dobra, czy tam któryś się striggerował na mnie? Tak. Fajnie. Pocieszę was, to są już ostatki tych topielców. Ja tylko jednego miejsca na razie nie odwiedzę pod względem expa, ponieważ będę chciała tam sobie zostawić grupkę krwiopijców na wszelki wypadek. Wiecie, żeby potem nagle nie było, że będę potrzebowała żądeł, a nie będę miała skąd ich wziąć. Podobnie mam z punktami nauki, że na razie je trzymam. Znaczy wiecie, tutaj jeszcze expa jest milion, bo nawet są przeciwnicy pod ziemią. Ale mimo wszystko lepiej dmuchać na zimne. I mieć tutaj jakieś, wiecie, ubezpieczenie. Także na spokojnie damy sobie radę, ale nie wszystko naraz, co nie? Tutaj znowu kolejne topielce. Boże, topielce pod ziemią, chciałabym powiedzieć. Przedmioty są pod ziemią, rośliny i tak dalej. Wy już sami zresztą widzicie, że ja się daję okładać, bo mi się już nie chce unikać ciosów non-stop. Jakbyśmy byli nie wiadomo jakimi słabeuszami. Jednak sobie naprawdę dobrze radzę. Nasz bohater sobie dobrze radzi. Musimy też właśnie mieć pieniążki, żeby kupić bełty, ponieważ one nam się przydadzą zdecydowanie dzisiaj. Bo jednak na gobliny bardzo dobrze działa jakby strzelanie z kuszy, dlatego tutaj warto będzie sobie zostawić tą kuszę w pogotowiu, którą ostatnio żeśmy zakupili. Mogłam kupić eliksir życia za to. Ale no, wolałam kupić coś, co mi się bardziej jednak przyda chwilowo. Dobra, co my tu mamy? Są dwa topielczyki. Wolałabym najpierw jednego jednak, bo już tego HP nie mam zbyt wiele. A wiecie, czasami nie można liczyć na kryta jednak. Spoko. I został nam ostatni topielec. One tutaj niestety kompletnie niczego nie pilnowały, z wyjątkiem bali z drewnem. I to tyle w sumie. Wybaczcie za świnki morskie, demon im daje jeść i się odpaliły. Co ja chciałam zrobić? Ja chciałam iść. Tutaj było gdzieś miejsce, gdzie się dało wleść, ale już nie wiem, gdzie ono było. Nie wiem. Czy mam jeszcze w Królewski? Bo ja, tak wiecie, nagrywałam jeden odcinek, potem drugi. I ja już nie wiem, co ja mam, a czego ja nie mam. Ale wydaje mi się, że szczawio to my nie mamy jeszcze. Nie zdobyłam go. Tak, bo my musimy iść to jedno miejsce, gdzie nie chciałam was jeszcze zabierać. Także na spokojnie, ale dojdziemy do tego. Złodzieje siana. Weźmy sobie, zjedzmy tutaj Serafis. I w sumie możemy się tepnąć do wioski. Czy ty tutaj sprzedawałaś Jutta bełty? Masz bełty? Masz strzały. Lepiej by było, gdyby się przymknął. A ja potrzebuję bełtów, czyli musimy się tepnąć jednak. A wiecie co? Dobra. Nie żal mi wcale aż tak bardzo tych Serafisów, i tak będę miała tego za dużo. Więc nie przejmujmy się może tym. Kupmy sobie okuno bełty.
za te skóry, które mogę odsprzedać, bo nie będą już nikomu potrzebne. Ponieważ już je oddaliśmy do zadania. Ty masz bełty zwykłe i ogniste. Z ognistami bełtymi, ma to sens naprawdę. Z tymi ognistymi bełtami jest inny problem i podobna rzecz jest ze strzałami, że czasami nie dostajemy expa za zabicie przeciwników. To jest do dupy, kompletnie. No ale co możemy z tym zrobić, nie wiem. Gdzie te skóry tych gadów? Tu mam. Skrzydełka zostawiamy standardowo. I kupmy sobie... Co by tutaj zrobić z tymi bełtami? Ja się boję kupować tych ognistych, bo one jednak kosztują więcej, a... Kurde, w ogóle te bełty drogie. 48 bełtów. Powinno mi to wystarczyć. Skorzystajmy sobie z łóżka w takim razie. Może nawet wyjątkowo swojego łóżka. Ciągle to samo. Tak, przy okazji naszego łóżka weźmiemy sobie ostrzeżenie. Śpi, może od razu się prześpimy do północy. I teraz do wioski. I zobaczmy, co się tutaj dzieje. No nic ciekawego się tutaj nie będzie działo, wierzcie mi. Tu widać, że ludzi nie ma na straży. Są złodzieje siana, kuźwa. One leją mnie jak chcą, dlatego ja tutaj się zaopatrzyłam jednak w te bełty. Tu się jeden zaciął nawet. Chodź tu. Ej, śmieciuchu jeden. Miau, ty sobie miaucz. Miauczcie sobie jak chcecie. Dobra. Możemy się znowu przekimać do rana. Nikt się nie obrazi chyba. O, nawet macie łóżko puste. Aha, bo to są... Ten dom Klausa to jest. Dobra, niech będzie do świtu. Żebyśmy nie marnowali sobie dnia. Zabiliśmy te poczwary tutaj. Właśnie, Johanowi mogę powiedzieć? Siema. Chwila. Witaj, Johan. Byłem w nocy w twojej szopie. No i... Wyjaśniło się coś. Widziałem tam gobliny. Gobliny. Nie może być. To one kradły moje siano. Możliwe. W każdym razie, będę je śledził dalej i poszukam twoich BL siana w lesie. Cholerne gobliny. Kto by pomyślał? Cóż, kiedyś było ich dużo na tej wyspie. Sprawiały niemałe kłopoty. Kradły na wszystko, co mogły unieść. Ale od kiedy populacja topielców raptownie wzrosła, ilość goblinów znacznie spadła. Widocznie dla topielców są przysmakiem, hehe. Ale jak te pasożyty przedostają się do mojej szopy? Czy strażnicy mogli ich nie zauważyć? No, na razie tego nie wiem. No dobrze. Najważniejsze, że zwróciłeś mi moje siano. Reszta mnie nie interesuje. Ale nie pomyślałbym, że jest tutaj jeszcze aż tyle goblinów. Ale podejrzewam, że jest ich więcej w górach, gdzie nie muszą się martwić o topielce. To prawda, musimy znaleźć dla niego te belki. Więc ruszajmy do lasu. Już jedną balę tam żeśmy widzieli w oddali, nie? Tam leży, pod samym tym. Tu się warto. Wiecie, tu nie jest bezpiecznie wcale. I tu zaraz zaczną na głowę spadać te gobliny. Ładnie. I pięknie. Przynajmniej parę z nich jest z głowy. Mamy drugą belkę z sianem. Zobaczmy. Chodź tu. Paskudo.
No tutaj zdecydowanie lepiej się sprawdzają ogółem bełty, no nie? Wiecie, jak to z tymi goblinami jest. Nie bójcie się, to wszystko to nie są gobliny. Dobra, trzecia beleczka z sianem. Ty nie mrucz tam. Serio, nie trafiłam? Chodź tu. Co ty robisz? Jak się bawisz, dobrze? Ej, stary. Okej. Widzę, że ktoś tu ma problem z, nie wiem z czym, z terenem? O matko, dobra. Tutaj laga któremuś wypadła z łapek. Wierzcie mi, ja pamiętam, że tutaj była rzeź kiedyś, jak tutaj grałam. Teraz to mi naprawdę bardzo dobrze idzie. O, kolejna beleczka. Tylko jak tam na górę teraz się dostać? A tędy, dobra. Orkowe ziele, wow, to naprawdę się może przydać kiedyś. To, co widzicie pod ziemią, to są rzeczy, które później będą nam sens powiek, no, burzyć. O, bo ten hersztuwa się już rzucił. No. Dobra, może jednak kusza. Umieram chyba, nie? Tak. Ten herszt mnie zarąbie. Ocie, panie. Ej, no ale szło dobrze, no. Kurczę, tutaj też trzeba uważnie z tymi goblinami jednak. I powinnam się też wyleczyć na fulla, a nie tak se wchodzić. Jak mi się kuźwa podoba. I serek może. Idealnie. Siema, zapraszam tutaj. Chodź tu. Desant mi zrobili na głowę. Tam na szczęście herszt widzę, że został z tyłu. To dobrze akurat. To już będzie dużo prościej. Skoro się nie ruszył w moją stronę. I zaraz będzie kolejny poziom. Chodź tu. Tutaj mają też ładne połacie roślinek. Pięknie. Czy wy widzicie, ile tutaj jest rzeczy? Tu nawet miały 5 drzewa. Zaraz sobie zobaczymy, ile mamy tych belek. Mieliśmy Johanowi oddać 5, pamiętacie? Czy mamy 5 beli siana? Tak jest. Pięknie. To co? Myślę, że możemy sobie zejść może standardowo i wrócić. Tu jeszcze możemy sobie zejść niżej. Tylko tak, żeby się nie zabić. Dobra, ładnie. A tutaj są właśnie bronie. A to się przyda do kolejnego zadania zresztą, które będziemy mieli już za niedługo. To są jakieś też rzeczy pod teksturami. No spoko. Fajnie. Podoba mi się ten nasz postęp, że nam to tak ładnie idzie. Hubert.
W ogóle możemy pogadać. Mam skóry topielców dla Marboda. Gratuluję. Przypuszczam, że przez najbliższy czas będzie tu spokojnie. Możesz mi coś powiedzieć o kradzieży siana? A, to, nie, nic nie widziałem i nie słyszałem. A to nie dziwne. Stoisz na posterunku, a w tym czasie ktoś podbiera siano z szopy. Ej, chwileczkę, Rolandzie. Co chcesz przez to powiedzieć? Czyżbyś mnie o to wszystko podejrzewał? Wcale tak nie myślę. To jednak dziwne. Dziwne, nie dziwne, fakt w tym, że w czasie mojego dyżuru, nikt niczego z szopy Jehane nie zabrał. I na tym koniec. W czasie twojego dyżuru. Co masz na myśli? Spokojnie, zaraz powiem o co chodzi. Nie sterczę tu cały dzień. Mam wolny czas wieczorem, po pracy. Wolny czas. A kiedy się zaczyna? O 20 wracam do zamku i kładę się spać do rana. O 7 rano, znów jestem na posterunku. No tak. A ktoś ciebie wtedy zastępuje? Oczywiście, żołnierz Jonas. Zapytaj go. Anusz coś widział. Dobra, to są już takie sprawy kosmetyczne, w sumie nie potrzebujemy ich. Możemy od razu oddać zadanie. Do... Niektóre problemy sam się... Tutaj naszego pana, kochanego, do Johanna. Witaj. Znalazłem 5 skradzionych BL siana. Naprawdę. No cóż, dziękuję ci za pomoc. A co ze złodziejami? To były gobliny. Sądzę, że już nie będą cię niepokoić. Nigdy nie wiesz. Jeśli się czegoś dowiesz, daj mi znać. Ale jedno ci powiem, nie podejrzewaj znów naszych ludzi. Nie, zdecydowanie nie. To było głupie z mojej strony. Już się to nie powtórzy. No i pięknie, możemy w takim razie wracać do zamku. Zrobiliśmy już wszystkie zadania, moi drodzy, dla Bruna. Także co za tym idzie, paladyn Oliver będzie też z nas zadowolony. Sprawdźmy, która jest godzina w grze. 8:26, to Bruno powinien być tutaj na dole chyba. Tak jest, witaj. Hej, ty. Wykonałem wszystkie zadania, kapitanie. Świetnie, Rolandzie. Jestem z ciebie zadowolony. Świetnie. Przeszedłem test i mogę ruszać dalej. Przypadkiem nie masz iść do Sejana. Ach tak, racja. Dobrze, że mi o tym przypomniałeś. Prawie, że o tym zapomniałem. Masz, trzymaj klucz. Olierowi znowu są potrzebne mikstury lecznicze i menu. Potrzymałe flakoniki każdego rodzaju w zupełności wystarczą. Ale masz przynieść je do mnie, nie do Olivera. Rozumiesz? Jasne, żaden problem, kapitanie. Lepiej nie spędzaj za dużo czasu u Sejana. Nie zapomnij historii biednego Herberta. Ach, tak. Biedny, nieszczęśliwy Herbert. Dobra, no i pięknie. No to teraz możemy też ogarnąć sprawę alchemika wreszcie. Fajnie, cieszę się. Brakowało mi tego, widzę, że Marbot z pełnym pęcherzem złaził od siebie z komnaty. Te szkalujące notatki trzeba będzie pozbierać. To właśnie jest zadanie nowe, takie dające troszeczkę pstryczek dla głównego bohatera. My wchodzimy na samą górę, wreszcie. Witam serdecznie. Poznamy pana alchemika dzisiaj, którego tutaj nie ma. Być może jest tam po drugiej stronie. Cóż tu mamy? Łowy i zwierzyna. W porządku. Oraz mikstury magiczne. I jeszcze jeden pulpicik. Czytaj. Rozumiem. Tak, mamy możliwość zdobywania wiedzy. Cześć, Sejan. Czy ty się obrazisz, jeżeli ja ci to prosto sprzed buzi sprzątnę? Nie. Dużo książeczek. Dużo rzeczy. Pięknie, nie mogłam się doczekać, aż tutaj wreszcie wejdę. Ajajaj, ładnie, ładnie. Tu jeszcze coś leży na górze. Złoty pierścionek, dobra. I kuferek.
prawo, prawo, lewo, prawo, lewo, lewo, prawo, prawo, lewo, lewo, prawo, lewo, prawo. 120 sztuk złota i serek. Fajnie. To jeszcze wygląda, jakby się dało otworzyć, ale to już niestety się nie da otworzyć tego. Co mamy? Przydatne zwoje, książka o magicznych zwojach. Rozumiem. Fajnie. Dalej. Boska moc gwiazd. Księga runiczna. Rozumiem. Dostałam manę plus 2. Rozumiem. Spoko, coś jeszcze dostaliśmy. Tego pamiętamy, że nie czytamy na razie. Parę chyba rzeczy stałych mogłam dostać, nie? Na pewno jakiś szczaw królewski. Mi się tak coś kojarzy. Tylko mi nie zaznacza gra, że znalazłam, ale no na pewno. I eliksir zręczności i many. Many pijemy od razu. Zręczności sobie zostawiamy na razie. Fajnie. Bardzo ładnie. Ile mamy many? 22. Super. To co? Witaj, Sejan. A więc to ty jesteś alchemik Sejan. Tak, żołnierzu? Co mogę dla ciebie zrobić? Widzę tu stół runiczny. Zajmujesz się magią? Nie, nic z tych rzeczy. Jestem tylko zwykłym alchemikiem. Stół runiczny stał tutaj, zanim ulokowałem się w tym pomieszczeniu. Wiele lat temu, przebywali tu magowie ognia z Etecha Anosu. To był ich pokój gościnny i sypialnia. A biblioteka znajdowała się na górnym piętrze głównego budynku. Dzień przed tym, jak ostatni mag opuścił Etecha Anos, zablokował wejście do biblioteki. Ale o tym wszystkim możesz poczytać w kronikach. Paladyn Oliver potrzebuje mikstur leczniczych i mikstur menu. Możesz je zabrać. Mikstury dla Olivera stoją na półkach. Weź to, co ci trzeba. Możesz wziąć i dla siebie, jeśli chcesz. W każdym razie, wkrótce zamierzam ważyć nowe mikstury. Och, zaczekaj chwilę. Zrobisz dla mnie jedno zadanie. No nie wiem. Zależy jakie. Zauważyłem, że jesteś dość ostrożny. To mi się podoba. Moje zadanie nie jest zupełnie bezpieczne. Co mam robić? Brakuje mi pewnych składników do moich eksperymentów. Czego ci potrzeba? 5 ognistych pokrzyw, 4 skrzydła krwiopijców, jak również żuwaczki pełzacza. Co? Żuwaczki pełzacza. Gdzie znajdę pełzacze tu, na Etecha Anos? W czerwonej kopalni niegdyś było sporo pełzaczy. Więc tam możesz sprawdzić. Znasz opuszczoną kopalnię złota, która znajduje się po drugiej stronie wyspy. Oczywiście. Ale myślałem, że tam już nikt nie chodzi. Widocznie jest w niej niebezpiecznie. No cóż, Marbot rozgłosił, że kopalnia w każdej chwili może się zawalić. Ale tylko po to, by powstrzymać ludzi przed poszukiwaniem złota. Dawno temu, było kilka silnych trzęsień ziemi, przy czym znaczna część kopalni została zawalona. Ale pozostała część kopalni z pewnością jest teraz bezpieczna. Nie wiem, czy w kopalni są jeszcze jakieś pełzacze. W każdym razie musisz być ostrożny. Nawet jeśli wszystko łajdę się spokojne, musisz mieć otwarte oczy. A najlepiej by było, gdybyś tam znalazł martwe pełzacze, z których można by Y powycinać żuwaczki. A co ze złotem w kopalni? Czy nadal tam jest? No cóż, zapewne kilka bryłek złota znajdziesz w tej kopalni, ale nie warto liczyć na wiele. W jej głównej części na pewno zostało sporo złota, ale niestety zawaliła się. Szkoda. A gdzie znajdę skrzydła krwiopijców i ogniste pokrzywy? O tym powinieneś wiedzieć lepiej ode mnie. Ale dobrze. Spróbuję ci podpowiedzieć. W lesie, w pobliżu starego tartaku, jest sporo krwiopijców. Tam też powinieneś znaleźć kilka ognistych pokrzyw. Ale w jaki sposób mam pobrać skrzydła krwiopijców i żuwaczki pełzaczy? Na ile się orientuję, to z takimi pytaniami należy zwrócić się do Klausa. Pogadaj z nim. Dobrze. A co z tego będę miał? Ponieważ moje zlecenie jest dość niebezpieczne, w nagrodę dam ci specjalny eliksir. Jaki? Taki, co podniesie jedną z twoich umiejętności lub witalność. To jak, zgadzasz się? Dobrze. Biorę to zlecenie. Wspaniale. Tylko nie przynoś mi składników pojedynczo, dostarcz je wszystkie naraz. Życzę ci powodzenia. Sejan, poczekaj chwilę, stary. Pokaż mi swoje towary.
Co ty masz, gościu? No, on właśnie ma też eliksiry życia, więc warto je kupić. Zębate ziele, amulet ochrony przed ogniem, ma wytrychy. Jakieś fajne czary, myślę, że też ma w miarę. Ma przemianę w chrząszcza, wiadomo. Runa teleportacji, to kupujemy od razu. Bo mnie na to stać, na luziku. W sumie to na razie tych broni nie powinnam sprzedawać, które tutaj mam, bo one będą do zadania. To mogę sprzedać za to. Dobra. Mamy w sumie zadanie do zrobienia. No to myślę, że warto by było je jednak zrobić. Do zamku? Nie, do wioski. Gorzej, że mi brakuje many troszeczkę do jednej interwencji, która by mi się bardzo przydała. Moglibyśmy zrezygnować z amuletu na rzecz siły. Ej, Herbercie, co ty tu robisz? Trudno mi w to uwierzyć. To oczywiste. Podobno chcesz opuścić wyspę, czyż nie? Jeśli pytasz, czy chcę dostać się na Albatrosa, to tak. To świetnie, człowieku. Więc mam teraz wolną drogę, tak. Hehehe. Czekaj. O czym ty mówisz? O tym, że w naszej wiosce mieszka śliczna handlarka rybami, która jeszcze nie jest zamężna. Nie wiem, czy rozumiesz mnie? COO. Chcesz się spotykać z Juttą? Dobrze kombinujesz. Mężczyzna w moim wieku powinien pomyśleć w końcu o ożenku. Dziękuję ci, że dobrowolnie zostawiasz mi swoją dziewczynę. Hehehe. Masz zostawić Juttę w spokoju, albo będziesz miał ze mną do czynienia. Jasne. Niektórzy nie zdają sobie w ogóle sprawy ze... Sam chcesz stąd uciec, a jeszcze od innych czegoś wymagasz. To nie tak działa, człowieku, rozumiesz? Trzymaj się z daleka od mojej przyjaciółki. Nie będę powtarzać. Ha ha ha. I co zamierzasz z tym zrobić? Może mnie pobijesz, co? Gdyby tylko Marbot tak surowo nie zakazał pojedynków, ja bym ci... Och, daj spokój. Nie szukaj wymówek. Tak starego Herberta nie zwiedziesz. Moglibyśmy sobie wszystko wyjaśnić w jakimś cichym zakątku, gdzie nikt nas nie zobaczy. Ale jesteś zbyt wielkim tczurzem, by rzucić mi wyzwanie. Więc wynoś się stąd, człowieku. Rozumiesz? Jeśli nie zostawisz Jati w spokoju, zajmie się tobą mój przyjaciel Sejan. COO. Sejan. Alchemik. A co ty masz z nim wspólnego? Wiesz, że z nim rozmawiałem. Co, jeśli mu przekażę, że się nim za bardzo interesujesz? Hej, człowieku. Nie gorączkuj się. Przecież mi tego nie zrobisz, co? Nie potrzebuję. Dobrze, jeszcze więcej. Ale pod jednym warunkiem. Oczywiście, człowieku. Wszystko, co zechcesz. Natychmiast zostawisz Juttę w spokoju. Rozumiesz? Taka jest powiedza. Jasne, człowieku. Jak sobie życzysz. Żaden problem. I w związku z tym, masz się więcej nie pokazywać w wiosce. Rozumiesz? Rozumiem, wszystko rozumiem. A teraz, wynocha stąd. Tak, tak, już sobie idę. No i tak się właśnie załatwia interesy. Haha. Dobra, fajnie. Idziemy po żuwaczki. Najwyżej się obędzie tylko z jednymi żuwaczkami. Ja nie wiem, czy wam wspominałam, czy nie, ale bardzo by nam się przydał czar wypędzenie zła, który mam akurat w ekwipunku, ale brakuje mi chyba 3 many, żeby go założyć. A przydałby się nam, ponieważ w tej kopalni, gdzie teraz zmierzam, jest ork. A ja go nie pokonam tak o zwykłą bronią, bo nie będę w stanie tego po prostu zrobić. Jestem za słaba troszeczkę na to. Na szczęście to nie będzie problem, żeby sobie tutaj zabić, wiecie, pełzacza, nie? Są jakby inne problemy. Dawaj ten pieniek. O cóż, czureks. Te szczury nam powinny dać do myślenia.
Dobra, mamy bryłki złota. Kurde, no ja nie użyję tego wypędzenia zła. 3 punkty many mam za mało. A tam pewnie leżą te żuwaczki koło niego. Chodź tu. Czy wiecie, w teorii powinnam dać sobie radę. Jak się będziemy non-stop cofać. No, ale nie tak, kurde no. Najgorsze jest to, że właśnie tu jest teraz ciemnica, nie? Ja pierdolę. Znaczy w sumie jakbym się wyleczyła na full. Ja mam jakiś lepszy wybór. Dobrze się broni skubaniec. No. Kurde, nic nie widzę. Jak nic nie widzicie, to ja też nic nie widzę. Ej, ładnie! Udało się bez wypędzenia zła. Kurde, no normalnie nie wierzę. Dawać mi tą pochodnię. Bryłki złota. Może będą żuwaczki. Są żuwaczki. Super. No to możemy wracać do Sejana, nie? No i dobra. Czwóreczka. Kurde, zanim się w sumie tepłam. Gdzie się zapisałam? 2:51, która jest godzina? Wiecie co, zrobimy tak. F10. I wczytamy ten poprzedni, bo jestem ciekawa. Czy przed zabiciem, czy po zabiciu? Dobra, czyli dupa. Idziemy oddać Sejanowi żuwaczki. Potem tu jeszcze wrócimy. Ponieważ no Marbodowi trzeba będzie zgłosić, że znaleźliśmy orka, no nie? I on tak trochę nie chce nam uwierzyć, że tak powiem. Więc trzeba by go było przymusić do tego, żeby nam uwierzył. Więc przed nami nie lada wyzwanie. Ej, zaczekaj, Rolandzie. Czego szukasz w pokoju Marboda? No, mam pozwolenie. Pozwolenie. Nic o tym nie wiem. Więc skąd miałbym klucz? A jeśli tak, to mówisz prawdę. Możesz przebywać w pokoju Marboda. Coś tu się pokićkało, widzę. Ktoś mnie za niedługo coś czuje przyłapie, nie? Sejan, witam cię serdecznie, proszę bardzo. Przyniosłem składniki, o które prosiłeś. Dobra robota. Teraz możesz wziąć swoją nagrodę. Nie zastanawiałam się nad tym, kurczę. Eliksir siły, zręczności, życia, ducha. Ducha to nie. Może zręczności,
Siły się i tak będziemy użyć i będziemy robić mikstury. Eliksirów życia to i tak mamy w sumie od cholery. Można ich wykupić dużo. A zręczności to będziemy się musieli mniej uczyć w tą kradzież kieszonkową potem. Poczekaj minutę. Wydaje mi się, że nadal jest coś, co możesz dla mnie zrobić. Bez problemu. Potrzebujesz jakichś roślin. Nie o rośliny mi chodzi. Potrzebuję jaj topielców. 5 sztuk mi wystarczy. Jaja topielców. Do czego ci są potrzebne? Do moich eksperymentów. Więcej nie musisz wiedzieć. A gdzie mam je szukać? Topielce lubią chować swoje jaja w grotach lub jaskiniach. Cóż, na Etechanos nie ma aż tylu jaskiń. Życzę ci powodzenia. No, musimy się nauczyć tego, pływania i nurkowania. Czyli przyszedł ten moment, kiedy powinnam porozmawiać z ważną osobistością. Aha, nie ten Serafis jem. To fajnie. O, ognistych pokrzyw mam dosyć dużo, to możemy zeżreć. Do zamku nie, do wioski. Co ja chciałam? Aha, wiem co chciałam. Pójdziemy sobie jeszcze za expić dzisiaj. Mam dużo punktów, ale jeszcze kiszę. To trochę może niepotrzebnie. Chciałabym się właśnie tutaj przejść do tego miejsca, gdzie wcześniej tych krwiopic unikałam. Bo mi się wydawało, że będę potrzebowała może żądeł, a może nie. Ale teraz już wiemy, że nie potrzebujemy niczego tego typu. Więc się możemy tutaj przejść i powybijać sobie ścierwojady i tym podobne tałatajstwo, dziadostwo. Ja powinnam sobie jednak w miarę pojedynczo te ścierwojady brać, nie? To było głupie trochę z mojej strony. Szczególnie, że mnie akurat jak na złość krydnie wchodzi. Gdzie mój kryb jest? No zadziobie mnie ten... Serio? Teraz moje obrażenia krytyczne są? No niedobrze. Będziemy wpierdalać kurde rzeczy. Jedzenie, kurczę, no. Trudno. Niech i tak będzie. Siemson. Dobra, no, podfrunąć. Musisz troszkę, albo i nie musisz. Ładnie poszło. No chodź tu. Nie się trygerujesz tak pół na pół. Dobra, wilczki. Jeszcze jeden tam został. Spoko. A tutaj są rzeczy. Za pierwszym razem jak grałam, to ich nie zebrałam, bo nie wiedziałam, że tutaj są. Ej, tam też da się zejść. Sakiewka. A jak ja teraz wrócę? No, niby tak na przykład, ale... Ajajajajaj. O, kurczę, wlazłam na szczęście. No, nie było to w 100% może mądre. Chociaż czy ja wiem? Chyba się opłacało jednak, nie? Ładnie. Fajnie wyszło.
tutaj też będą gobliny. Superowo. Standardowo weźmiemy kusze, szczególnie, że to są zwykłe. Więc nie zrobią mi jakiejś dużej krzywdy raczej. Jeden chyba tańczy wokół mnie, tylko tak jest. Ładnie wybiły się. Fajnie. Sporo roślinek, cierniowców i tym podobnych rzeczy. Górskie mchy. I nagrobne. Jeszcze tak zerkam, czy nie ma jakichś przycisków. Nie ma, dobra. I fajnie. Gniazdo topielców. No to się musimy nauczyć pływać i nurkować. Zwiadowca, właśnie po to też tutaj przyszłam. Bo po drugiej stronie, jak się przejdziemy, to znajdziemy łódkę tego zwiadowcy. A to będzie potrzebne jako dowód dla Marboda. Więc możemy się tym zająć. Ładne roślineczki, tam już widać tą łódkę. Zrobimy F10, żebym tam gdzieś nie spadła. Tu jeszcze sobie wejdziemy po rzeczy. Od razu z rogowej muszli sobie weźmiemy i otworzymy. Żeby potem mi nie zginęła. Super, perełkę dostaliśmy. I siup. Tu jeszcze jest troszkę tych przeciwników właśnie. Superowo. Tu są też jedne właśnie z fajniejszych roślinek. Konkretniej tutaj, goblinie jagody razy dwa i szczaw królewski. No i super, jesteśmy nad cmentarzem. Tutaj jeszcze coś nawet zostawiłam chyba. Chociaż widzę, że tego się nie da zebrać. Ale tutaj wywaliło jakąś rybę na przykład na brzeg. Spoko. Spokojnie, stary, nie topisz się. I dobra, ładnie. Tu już cały teren też wyczyszczony. To możemy już teraz iść do Marboda. Do zamku. I zobaczmy, gdzie jest Marbot. Miejmy nadzieję, że gdzieś tam na dole. Wiecie co, ja w ogóle najlepiej, co mogę zrobić, to wyrzucić w sumie ten klucz do komnaty Marboda, żeby nie mieć kłopotów. Dobra. Super, jesteś. W czerwonej kopalni widziałem orka. Co? Byłeś w kopalni? Przecież zabroniłem tam wchodzić. Zresztą, poczekaj. Co mówiłeś? Ork. Tu, na Etechanos. I to jeszcze w starej kopalni. Co ty, wypiłeś za dużo? Oczywiście, że nie. Jestem pewny, że widziałem orka. Ahahaha. Powiedz to swojej babci, żołnierzu. Nie wierzę w ani jedno twoje słowo. Chociaż wyobrażam sobie, co ty tam mogłeś widzieć, cień albo coś innego. Ale na pewno nie orka. To niemożliwe.
Jeśli orkowie pojawią się na Etechanos, to na pewno razem z flotą i całą armią. Pojedynczy ork nie miałby tyle odwagi, by się tu pojawić. Zabiłem orka, ukrywającego się w czerwonej kopalni. Oto jego broń. O Innosie, to rzeczywiście orkowa broń. Więc nie wymyśliłeś sobie tej historii. Nieprawdopodobne. Nieprawdopodobne. Hmm. Prawdopodobnie, ten ork jest zwiadowcą z Myrtany. A to znaczy, że wkrótce powinniśmy oczekiwać ataku. Chociaż może to tylko jakiś odszczepieniec, który przypadkiem pojawił się na wyspie. W każdym razie, trzeba się dowiedzieć, jak tu trafił. Jeśli przybył z Myrtany, powinien mieć łódź. Poszukaj jej. Jeśli ją znajdziesz, to będzie oznaczać, że to na pewno zwiadowca. Znalazłem łódź, jest przykumowana z drugiej strony wyspy. Wszystko wskazuje, że to właśnie na niej ork przypłynął na Etechanos. O Innosie. To znaczy, że to faktycznie orkowy zwiadowca. A to oznacza, że musimy szykować się do walki. A przecież od razu ci to mówiłem. A ty nie wierzyłeś. Teraz mamy dowód. Morska twierdza Etechanos ma świetne położenie strategiczne, o czym orkowie doskonale wiedzą. Cóż, może, tak naprawdę nic się nie wydarzy. W końcu, przecież zabiłem zwiadowcę. Możliwe. Ale na pewno będą go szukać. W każdym razie, warto być przygotowanym. Swoim czynem prawdopodobnie uratowałeś nas wszystkich przed druzgocącą klęską. A to znaczy, że należy ci się odpowiednia nagroda. Weź to złoto i leczące zioła, zasłużyłeś sobie. Super. Nic więcej nie powiesz? Zaczekaj chwilkę. Ork z kopalni zmusił mnie do podjęcia pewnych środków. Od dzisiejszego dnia wejście do kopalni będzie strzeżone i wszystkim zostanie surowo zabronione do niej wchodzić. A kto będzie pilnować kopalni, komendancie? Hm? Nad tym jeszcze się nie zastanawiałem. Masz jakąś kandydaturę? Na pewno nie Herbert. Gintera moglibyśmy wysłać, ale myślę, że Wenzel to będzie dobry pomysł. Wenzel. To jeden z najlepszych i najdłużej tu służących żołnierzy. Doskonale. Przekaż mu, że odtąd ma pilnować wejścia do kopalni. No i ładnie, pięknie. Jeszcze byśmy pogadali na koniec odcinka może z Bruno. Która jest godzina? Dobra, to Bruno będzie u nas tam w kwaterach. Tutaj. O takich rzeczach. Naprawdę sądzisz? Co? Nie? Gdzie jest Bruno? Ty mi powiedz. Widzi i słyszy się to i obo. Ej, co jest? Halo? Nie wiem, ty mi powiedz. Wciąż nie wiem, co mam przeżyć. Ej, no bez jaj. Potrzebuję typa. Gdzie jest Bruno? Chyba, że tutaj jakimś cudem stoi, ale on tutaj był zawsze później. Dobra, jesteś tutaj. Czekaj. Mam dla ciebie zadanie. Że co? To znaczy, oczywiście, kapitanie. Co mam zrobić? Zapisałem cię na następną nocną służbę. Co? Znowu nocna służba. Jeśli mam być szczery, to jakoś zupełnie nie mam na to ochoty. Czy to konieczne? Konieczne. Ale tym razem nie będziesz pełnił służby w zamku, a w porcie. W porcie. Mam pilnować, by nikt nie przedostał się na okręt. Co? Nie. Następnej nocy będziesz pełnić służbę w okolicy małej wieży. I co godzinę zrobisz obchód wioski. I to wszystko. Dlaczego? Od kiedy się tym zajmujemy? Od wtedy, kiedy zaczęły się problemy z goblinami. Nie chcę więcej słyszeć, że Johanowi znowu coś tam zaginęło. Idź do Bertranda, on pełnił tam ostatnio służbę i będzie w stanie opowiedzieć ci coś więcej. Możesz też od niego otrzymać klucz od wieży. No dobra. Oto potrzebne ci mikstury. Bardzo dobrze. Teraz pójdę je zanieść Olierowi. A przy okazji, jak się czujesz? Nic cię nie boli. W żadnym razie. Od dawna nie czułem się tak dobrze. Tak. Jakieś to podejrzane. A zresztą, kto go tam wie? Może, lada chwila, też cię brzuch rozboli, tak jak Herberta. Myślę, że będzie lepiej, jeśli na razie ten klucz zostanie u ciebie. Nie masz nic przeciwko, by w przyszłości chodzić do alchemika po mikstury. Nie, wcale nie. Więc postanowione. No i dobra. Wiecie co, przydałoby się nauczyć czegoś. Myślę, że pójście w tą siłę to nie będzie głupi pomysł.
Ewentualnie się sobie troszeczkę dać w obrażenia krytyczne. No, albo w kuszę. Kurczę, nie wiem. Możemy jedynie przeczekać. Na razie też możemy po prostu trzymać te punkty, bo sobie naprawdę dobrze radzę, więc to chyba też nie jest problem. Stara biblioteka, alchemik, nabór. Trochę tych zadań mamy do zrobienia. No ale nimi się już zajmiemy, moi drodzy, w kolejnym odcinku. Myślę, że to jest odpowiedni moment, żeby wreszcie pogadać sobie z Wenzelem pierwszy raz w życiu. Więc najlepsze, co możemy aktualnie zrobić... Niech żyje król! To przespać się, a jeszcze do Olivera bym poszła przed zakończeniem filmu. W sumie. On tutaj stał ostatnio, już pewnie go tutaj nie ma. Nie, to jest ten moment, kiedy Marbot tutaj stoi, dobra. Ale Oliver może być tutaj na dole. Nie zdają sobie w ogóle sprawy ze swoich. Powinien być mądrzejszy. Aha, nie mogę z tobą pogadać. No to wypadałoby iść do Herbranda, już jakby, no. On nam da pewnie zlecenie. Również kolejne. Tylko, że nie wiem, gdzie chłop aktualnie poszedł, więc w sumie jest wieczór, dlatego pewnie dlatego go nie widzę za bardzo. Chwała Inosowi! No i mamy też to zadanko. Ojejku, ziewam się już. Właśnie, też kupiłam to, bo tutaj nam to będzie pokazywało od razu wszystkie teleporty. Nie pokażę wam tego na razie, ale to nam się na późniejszych wyspach zdecydowanie przyda. Tu jest węzel. Więc sobie zaczniemy od rozmowy z węzelem w kolejnym odcinku. Dowiemy się wreszcie, co on ma ciekawego do powiedzenia. On jest takim typowym staruszkiem, który mówi o różnych legendach, a my sprawdzamy, czy są one prawdą, czy fałszem. I najpierw zaczniemy specjalnie od tego, gdzie nauczymy się potem u Freda nurkowania i pływania. I myślę, że zrobimy to zadanie wtedy dla Sejana i zrobimy wtedy to zadanie tutaj dla Wenzela właśnie. I też z tą kopalnią wypadałoby zrobić zadania. Myślę, że to nie jest głupi pomysł. Tak czy inaczej, dziękuję wam serdecznie. Jeżeli wam się odcinek podobał, to zachęcam was do łapki w górę, subskrypcji, komentarza. Trzymajcie się, ja lecę montować dla was ten film i cześć!